Bohater dzisiejszego odcinka jest jedną z tych osób, która zdecydowanie ma zarezerwowane miejsce w niebie. Specjalnie przygotowany pod siebie pałac z kilogramem wiadomo czego u boku tysiąca kobiet. Okazjonalnie bądź nie wpada Tupak z Biggiem i snują plany na teraźniejsze życie pozaziemne. Może jakiś wspólny balecik albo koneksja z Easy im? Snoop Dogg, bo o nim przecież mowa, jest prawdziwym psim ojcem amerykańskiego gangsta rapu, ikoną hip-hopu w prawie każdym zakątku świata i człowiekiem, na którego festyny zlatuje się dosłownie cała wiocha. Bo choć przy dzisiejszych gwiazdach rapu wydawać by się mogło, że o artyście ucichło, to prawda jest taka, że nawet nowe pokolenie wie, że z byle Bambikiem to my nie mamy do czynienia, ale po kolei. Snoop Dogg, a właściwie Calvin Cordozaur Broaddus Jr. urodził się 20 października 1971 roku. W chwili, gdy dodałem ten materiał, ma on 54 wiosen. Najlepsze jest to, że to jego rodzice nadali mu przydomek Snoopy. Calvin bowiem jako mały brzdąc podobny był do fikcyjnej postaci Snoopiego. I nie ma to tamto, już ten mały gest był dużym kroczkiem dla naszego gwiazdora, bowiem Snoop Dogg po prostu musi mieć ksywkę Snoop Dogg. Wyobrażacie sobie Snoop Dogga z inną ksywką? Jako młody chłopak uczęszczał na lekcje śpiewu w kościele i uczył się gry na fortepianie. I wydawać by się mogło, że złoty chłopak. Na ulicy zawsze dzień dobry mówiła, jak trzeba pomoże wnieść zakupy. Ale nie. Jako nastolatek często popadał w konflikt z prawem. Był członkiem gangu Crips, a nawet mominków z ulicy Sezamkowej. I mimo, że już w szóstej klasie rapował sobie coś pod nosem, to dopiero po ukończeniu edukacji zajął się na poważnie muzyką. Wraz z kolabo ze świętej pamięci Nate Dogiem i Warnerem G nagrali demo jako grupa 213. Rap w tamtym okresie kojarzony był głównie z ulicą, nie było jeszcze Eminema śmigającego w stroju Supermana. Panowie sobie tak nawijali z pukawkami w dłońmi, aż do momentu, gdy zainteresował się nimi Dr. Dre. Dr. Dre jest jednym z najbardziej wpływowych producentów na świecie. Kierował on karierami m.in. Eminema, Tupaka czy samego Carmela. Chcąc pokazać światu swojego nowego adepta, zaprosił go na album. Dograł się do dwóch utworów, przyczyniając się do ogromnego sukcesu całego projektu. Rok później wspólnymi siłami wypuścili krążek pod nazwą Doggy Style. Był to 23 listopada 93 roku. Jak się okazało, Snoop Dogga momentalnie pokochała ludność z krainy kwitnących burgerów, a jego sprzedaż albumu wyniosła prawie 800 tysięcy egzemplarzy. I to tylko w pierwszym tygodniu od wydania. Single Gin and Juice i Who I Am stały się wielkimi przebojami w Ameryce. I jak tak patrzę sobie na Snoopa i jego tamtejszy swag, wiem jedno. Naszym chłopakom z Polski zdecydowanie brakuje luzu. Spójrzcie tylko na ten bans, na te kocie ruchy. Sam mam ochotę przeteleportować się do tamtego uniwersum i pomelanżować ze Snoopem. Na początku całego przedsięwzięcia mogliśmy być świadkami małej sprzeczki rodzinnej. Ojciec oburzony postawą młodego adepta stwierdził, że swoją ksywkę Snoop Doggy Dogg mógłby zmienić na Need a Jabby Jab, czyli mówiąc kolokwialnie, mógłby sobie znaleźć jakąś pracę. Tak dla zasady, żeby przynajmniej na chleb z cukrem było. Nie posłuchał się i w rytm grania na nerwach własnemu ojcu organizuje melo w stylu amerykańskim. Wiecie, plastikowe czerwone kubki, te takie płe zabawne skaczące auta do góry, a do tego Dr. Dre w pakiecie gratis, czego chcieć więcej. Może dziewczyn, które wyjdą dopiero o 6 nad ranem, bo i tak ich oczekuje nasz bohater nawijając w kawałku. I sorki, że mam przerwę, ale jak coś mam Instagrama, Carmeniu69 to mój nick, zapraszam was do obserwacji. Kolejne z utworów What's My Name to zdecydowanie jedna z najlepszych wizytówek Calvina. Bo i pokażcie mi drugiego rapera, który od tak potrafi się zamienić w psa. Jeszcze pogryzł ojca dziewczyny, z którą spędził noc, a ona nawet nie zwróciła mu na to uwagi. To naprawdę trzeba być babiarzem level Casanova. Spędzić noc z laseczką, w pakiecie pogryźć jej starego i nawet nie dostać opierniczu za to. Snoop oczywiście nie byłby sobą, jakby nie zorganizował jakiegoś tradycyjnego melo w stylu Projektu X. Teledysk trochę jak poprzednim razem wykonany troszkę w komediowym stylu. Masa psów biegających wokół, panowie próbujący X złapać jak Pokemony. Poza tym słynny bała wow, ipio, ipie. To najlepsze, co dzisiaj usłyszycie. Tego samego roku Snoop Dogg został oskarżony o morderstwo członka wrogiego gangu. Jak mówi jeden z artykułów na wp.pl, cytuję, na efekty nie trzeba było długo czekać. W 93 roku Snoop Dogg został oskarżony o morderstwo Filipa Voldemiarin, za ciężkie to nazwisko. I choć technicznie za spust miał pociągnąć ochroniarz rapera, odpowiedzialność spadła na obydwu mężczyzn, ponieważ znajdowali się wówczas w jednym pojeździe i niewykluczone, że zlecenie wydał właśnie Snoop. Koniec końców Snoop i Lee zostali uniewinnieni dzięki brawurowej obronie adwokata do zadań specjalnych. Johnny'ego, Jezu, za ciężkie te nazwiska są. Sąd uznał, że morderstwo było uzasadnione, ponieważ mężczyźni działali w samoobronie. Dziś Snoop Dogg jest mega gwiazdą i milionerem.
Koniec cytatu. Nawijał nawet o tym w jednym ze swoich kawałków, Lil Ghetto Boy. Uwielbiam Snoopa z tamtych czasów, tą jego fryzurę, te 15 kilo czystej wagi i struwa na ziomala z GTA San Andreas. Te dwa utwory stały się tak legendarne, że przez następny rok nie schodziły z list przebojów w całym kraju. Do dziś są jednymi z tych piosenek, które Snoop z dumą gra na swoich koncertach. Co do koncertów. W roku 2000 miało miejsce wiekopomne wydarzenia, mianowicie Melange. Niekoniecznie, ale jednak trochę podwyższonego ryzyka. Wszystko w absolutnie niekameralnych warunkach, na stadionie, który pomieści 70 koła ludu. No weźcie tylko spójrzcie, nie mówcie, żebyście tak nie bansowali jak panowie gwiazdorzy. Polecam puścić sobie cały koncert na żywo, bo to co się tam odwalało, to trzeba zobaczyć samemu. A, i nie wspomniałem, nawet Eminem miał tam swoje 5 minut. Ten to już w ogóle na żywo nawija lepiej niż w warunkach studyjnych. A, i jeżeli jesteś nowy na kanale, kliknij subskrybuj na dole, bo widocznie ten przycisk to za mała sugestia. Tak naprawdę to nie było artysty, który w tamtym okresie nie pragnąłby współpracy z muzykiem. Weźmy sobie jego utwór z Tupakiem. Dwóch najbardziej poszukiwanych gangsterów w Ameryce. To prawie jak spotkanie Zeusa z Hadesem przy zastawionym stole i talerzu frytek. A widok tych dwóch person na jednej scenie jest widokiem, za który oddałbym nawet nerkę. Nie no, przesadziłem, ale na pewno te 5 dyszek dałbym za bilet. Widać gołym okiem, że panowie trzymają sztamę i Bóg jeden wie, co by było, gdyby Tupaka nie zabrakło. W roku 06 został wydany w Ether utwór That's the Shit, który jest jednym z przyjemniejszych utworów ziomala. Pamiętam nawet jak przez Bluetooth na Sony Ericssonie K510 i wysyłaliśmy sobie tą piosenkę. Bywały nawet sytuacje, że sama MP3 z nagraniem miała za dużo mega, więc po prostu nagrywaliśmy dziada dyktafonem, żeby mniej zajmował. Trochę gorsza jakość była, ale co zrobić? Chore czasy, ale tak było. Nasi ojcowie i praojcowie na przykład nie mieli zaszczytu wychowywać się wraz ze Snoopem, więc doceńmy czasy, w których dorastaliśmy. Jak widzimy, nie odbyło się bez gościnnego udziału R. Kelly'ego na kawałku i tutaj pozwólcie, że na chwilę się zatrzymam. Kojarzycie R. Kelly'ego? To ten sam, co nagrał legendarny utwór I Believe I Can Fly, będący hitem filmu kosmiczny Match. I believe I can fly. I believe I can just fly. Facet jakiś rok temu został skazany na 30 lat pozbawienia wolności, a YouTube usunął jego oficjalny kanał. Powodem tego są naprawdę grubsze odklejki z jego strony, polecam poczytać na ten temat, a może i nie polecam, a może w takiej sytuacji nawet nie powinienem polecać tego hitu, mniejsza. A kojarzycie utwór Vato z gościnnym udziałem Be Real? Pamiętam jak w 09 rapowy kawałek okupował stację na MTV i Vivie. Typowy gangsterski gangsta shit w klasycznym wydaniu Snoopa. Fools don't respect nothing but to gang bang. W ogóle facet nawijał o gangsterce, o morderstwach, a i tak każdy najchętniej by go przytulił. Jakby pod tą maską ulicznika gangstera krył się dobry Snoopy, który chce się tylko zabawić. A teraz pora na zdjęcie dnia. Oto Snoop Dogg i Bill Gates. Nie wiem jak ani w jakich okolicznościach, nawet mnie nie pytajcie. Ale przyjrzyjcie się uważnie, bo ten widok jest wart więcej niż cały outfit Malika Montany. Tego samego roku rozpieścił słuchaczy numerem Drop Like It Hot. No mamy to co zawsze w teledyskach Snoopa, bo są kobitki, drogie auta, pieniążki, nawet Pharrella Williamsa zgarnął z lekcji przyrody, żeby mu się dograł. Mamy też naszego ulubieńca na green screenie, a obok tego nie da się przejść obojętnie. Słynny Doggy Dog wykonujący jakiś dziwny gest pokoju stał się memem nad memami. Spójrzcie tylko na to. Ale ostrzegam, nie jedźcie nic w międzyczasie, bo wyplujecie. Albo to. Naprawdę nie wiem, co autor miał na myśli i czy posiada w ogóle rozum i godność człowieka, ale drogi autorze, jeżeli oglądasz ten film, to zastanów się nad swoim życiem. Może teraz Snoopowi jest smutno. Tak bardzo, że postanowił nie przejmować się opinią innych i w rytm zasady będę miał ochotę, to zarymuję sobie do tanga, zarymował sobie pod techno, w kolabo z Dawidem Gettą. A kojarzycie utwór Sensual Seduction? Tamto w ogóle gwiazdor odpłynął, jak żaden z nas odpływać nie potrafi. 15 marca 2011 roku świat obiegła smutna informacja. Raper pożegnał swojego przyjaciela, legendarnego Nate Dogga. To właśnie z nim zaczynał swoją przygodę z muzyką. Mają na koncie wiele wspólnych utworów jak The Streets czy Crazy, który jest definicją do słowa miejskiej chillery. Uczcił pamięć swojego ziomala, tatuując sobie na przedramieniu All Dogs Go to Heaven z jego podobizną. Z angielskiego Wszystkie psy idą do nieba, który jest nawiązaniem do bajki o tym samym tytule. W 2012 roku raper postanowił nagrywać reggae. Swój pseudonim zmienił na Snoop Lion, ale niestety projekt nie okazał się komercyjnym sukcesem. Nie twierdzę, że kawałki reggae w jego wykonaniu są słabe, ale chyba trochę za późno na zmianę stylowy. Polecam jego nutkę z Miley Cyrus i bez obaw nie ujrzycie w teledysku żadnych wynibasów na lecącej kuli budowlanej. Ciekawostka mnie, że w
w tym samym okresie Snoop ogłosił konkurs na zrobienie najlepszego remiksu do utworu Say If Off. Wygrała go niejaka Iza Lach, pochodząca z Łodzi. Owocem tej współpracy było parę wspólnych utworów i takie tam, kurczę, chciałbym kiedyś wygrać jakiś konkurs Snoop Dogga i następnego dnia dostać od niego wiadomość na Insta, żebym wpadał do USA, bo dobre melo jest. I trochę smutno, że Iza przestała nagrywać, nie wiem co się z nią dzieje, ale myślę, że jakby spokojnie sobie to rozegrała, to do dziś byłaby na liście przebojów. Bo dziewucha ma lepszy głos niż sama Sanach, serio. Ale na to już za późno, bo ma 79 lat i kotkę o imieniu Bożena. Wracając do Snoopa, no gdzie tak naprawdę chłopa nie było? Poważnie, to jest taki typ artysty, który do wszystkiego musi położyć łapę. Do reklam w telewizji, płatków śniadaniowych, do tandetnej techniawy. W 2014 roku wystąpił na dosłownie parę minut w ostatniej części strasznego filmu, gdzie chodzi sobie po lesie ze świętej pamięci Mac Millerem. Tego zioma też szkoda, po prostu za wcześnie, okej? Okay? Za wcześnie. A pamiętacie tego gościa od Wopan Gangnam Style? Wopan Gangnam Style. Możecie tego nie wiedzieć, ale mają na koncie wspólny utwór. Beznadziejny jak sam skurczysyn, ale jak najbardziej propsuje za takie kolabo dwóch różnych światów. Snoopy do dziś gra koncerty, pojawia się w zasadzie tam, gdzie pojawi się wiara i chętnie robi zdjęcia z fanami. Dość niedawno, bo w 2021 roku doszło między nim a Eminemem do małej sprzeczki. W jednym z wywiadów kalifornijski raper zarzucił Slimowi, że bez pomocy doktora Dre niczego by nie osiągnął. No ale co się oszukiwać? W tamtych czasach to i on bez doktorka miałby mocno pod górkę, już nie mówiąc o tej akcji z ochroniarzem. Wszystko miało zakończyć się dissem, ale bądźmy realistami. To byłby beef do jednej bramki i chyba nie muszę mówić, kto byłby górą w tym konflikcie. Panowie oczywiście wyjaśnili sobie wszystko i finalnie doszło do starcia rękawic na Fame MMA. Nie, a tak na poważnie, doszło do kolejnego wielkiego wydarzenia z obojgiem panów w roli głównej, bo w 2022 roku na jednej z największych futbolowych imprez panowie zagrali wspólny koncert i to było zajebiste. Pojawił się też Dr. Dre, 50 Pesos i to naprawdę wyglądało pięknie. Tyle ludu wokół i stara dobra gwardia ze swoimi hitami. A skoro o legendach mowa, odsyłam was do poprzedniego odcinka o Zenku Martyniuku. No i umówmy się, Snoopy może mu jedynie tupecik polerować i grać na suporcie za fotkę na snapie. Tyle w temacie. Tu macie anotację.